Hej, ja jestem z Bilbom i to jest 18 odcinek naszej gry Rosją w Europie Universalis 4 z dodatkiem Ferdrom 19 grudnia 1560 roku i my w trakcie jesteśmy wojny z Orientem, a dokładniej z Cesarstwem Kitajskim, czyli po prostu z Cesarstwem Chińskim. Ming. Tutaj jak na razie, powiem szczerze, że spodziewałem się, że pójdzie nam gorzej. Jak na razie idzie nam całkiem nieźle. Przy czym nie jesteśmy bezpośrednio w trakcie wojny oczywiście z samym Ming, tylko przez ich trybutariat, ale jakbyśmy zaatakowali w sumie bezpośrednio na nich, to byłoby nawet dla nas łatwiej. I co się stało? Mamy europejskich kupców w Chinach, przy czym nasi kupcy to chyba to jest po prostu nasza armia, nasi żołnierze, którzy łupią na lewo i prawo domostwa chińskie, to się są uważani za kupców, no ale ja tam nie wiem. Ceny chińszczyzny zwiększyły się, co ma też swoje wady, bo dzięki temu oczywiście będą mieli, Ming będzie bogatszy, a właśnie jestem w sumie ciekawy, do czego, no jak dobrze powiedzieliśmy, no armia Ming wcale nie jest taka wysoka, to jest raptem 60 parę tysięcy raptem jest armia Ming, nie wiem co tu się stało. Osmanie wywołali wojnę Etiopii. Za niedługo będziemy musieli w takim razie się szykować do wojny z Osmanami, prędzej czy później. A tymczasem tutaj nasza armia pójdzie. Tutaj zaryzykujemy. I mamy wybitnego ministra Malutię Skuratowa. Czy on był związany z Opryczną? I dostajemy punkty z każdej kategorii. No więc nie mamy też możliwość wynajęcia taniej doradcę. Mistrza szpiegów. Oczywiście doradca mistrz szpiegów nie jest dla nas w żaden sposób przydatny, no ale to już inna sprawa. Zmniejszymy tutaj autonomię w 25 prowincjach, bardzo chętnie. Wy tutaj pójdziecie do Hanzong. Nie pamiętam, czy tutaj będzie jakiś fort. Mam nadzieję, że nie będzie. Tutaj będziemy też musieć myśleć. Okej, dobra. Czyli tutaj... Chyba ten pruning tutaj chyba... Dobra. Tutaj nie ma żadnych fortów, więc możemy sobie po prostu tak pójść. Tutaj oblegamy oczywiście Czarę. Minko kupuje Atkarsk, czyli tutaj... No to się... Musimy uciekać przed Mink. Musimy stąpać cicho, bo stary Mink mocno śpi. Dobra, tutaj armie są na miejscu, tutaj możecie pójść tutaj. Spróbujemy tutaj. Czyli nie tu. W takim razie tutaj. Albo tutaj jest fort. Nie, no tutaj nie ma sensu, więc musi być tutaj. To pójdziecie tędy. Tutaj armia nasza ten. Tutaj kolonizujemy, skolonizowaliśmy, czyli Karyję i Maję kolonizujemy. Możemy wziąć w końcu zacofaną technologię dyplomatyczną, to jest dużo punktów, ale weźmiemy mimo wszystko, mimo że nie mamy prasy drukarskiej, bo jakby nie patrzeć, prasa drukarska zanim się u nas pojawi, to minął, no prawie, że można powiedzieć, stulecie. No, tak naprawdę, może nie stulecia, ponieważ to nam ile brakuje? Brakuje tu nam dokładnie rzecz biorąc 12 lat. No jakbyśmy zainwestowali tam trochę punktów, pewnie byłoby szybciej. Skoro mowa o punktach, można zainwestować trochę tego manpowera. To zawsze nam daje ile? 6,33 i to przyspieszyło nam o roczek. Czyli już tylko 11 lat nam brakuje. Jej, super. Tylko tutaj... Kurczę, tutaj nam prosperity niestety w tym stanie spada, ale najważniejszy i tak jest tutejszy state. Tu ma być prosperity na wieki wieków, amen. Dobra, wy w takim razie tu idziecie, tutaj jak dobrze pójdzie zdążą odkryć nowy state. Okej, udało się. Proszę... Oblęganie, tak, tutaj, więc... Tutaj mamy Return Province, czyli po prowincji do powrotu, czyli jesteśmy teraz w strefie kontroli. Teraz pytanie,
Kurczę, naprawdę czuję się trochę jak saper. Staram się znaleźć, gdzie tu może być fort. Spróbujemy tutaj. O, idealnie, znalazłem fort. Oczywiście też wyłom proszę natychmiast. Tutaj oblegamy, tutaj jest w porządku. Tutaj oblegają... A, to jest Riazeń, jeszcze nie Moskwa, dobra. Ile mamy teraz force limitu? Teraz nasz force limit to jest... o, zacny. Ile możemy powołać pułków strzeleckich? 38. Powołajcie mi tutaj jakiegoś tylko dobrego dowódcę. Godunow. Poczekajmy, aż zyskamy morale i lecimy. Bez wsparcia, po co nam jakieś tam wsparcie. Tutaj przez tułę. O, w ten sposób powinniśmy sobie dać radę. Nie, 30, nie, poczekamy. 8, jak dobrze pójdzie, powinniśmy zdążyć. I zwyciężyć Ming. Dobra, pokonani. Tutaj mamy oczywiście kolejną armię Ming do upolowania. Chyba, że tutaj będą chcieli się wycofać. Atkarsk. To jest dobra okazja, żeby zrobić wam stack wipe. Dacu upadło. Teraz w takim razie kolejne. Tutaj szukamy dalej. Bukhara nawrócona. Idealnie. No i Tumen. No i tyle, widzieli nasze nawracanie. Ok, czyli was mamy z głowy. Zangie. No jaki niegrzeczny Ming. No proszę. No, nie staraj się tutaj odbić swój fort. Już czujesz po prostu, jak zmierzam w twoją stronę. I dobrze. Dobra. Ponieważ Yinan nie jest odbijany, więc tutaj prawie na 100% nie ma fortu. Tak samo tutaj w tych prowincjach nie ma fortu. No ale tutaj będziemy wypełniać. Zobaczmy tymczasem właśnie u was. To jest 7. A powiedzmy... Tak jak powiedziałem, te prowincje bym chciał. Czyli Barguzin, kopalnia złota, Ude... No i powiedzmy tu. Tutaj już tego nie weźmiemy, ale moglibyśmy wziąć coś takiego. Czyli byśmy zabrali od Ming prowincję i koalicja będzie... taka tam koalicja. Gotówki nie weźmiemy, ale w takim razie będziemy... Bierzemy taki traktat pokojowy. Tutaj nie ma co się ten... A zaraz po prostu uderzymy na jakiegoś innego trybutariusza Ming i będziemy w ten sposób dalej osłabiać państwo, to cesarstwo kitajskie. I zobaczmy, jak wam spada. Mandat powoli wam spada i to jest dla mnie najpiękniejsza wiadomość, jaką mogłem zobaczyć. Wiem, że możemy uderzyć ponownie na Polskę, ale nie o to chodzi. Dobra, i teraz możemy tutaj dalej kolonizować ile wlezie, czyli całą jedną prowincję. I teraz pytanie, tak, mamy dwie prowincje. Maja jest kolonizowana, tutaj też jest powoli kolonizowane. No nic. O, mamy kontakt z Koreą. Korea ma sojusz z Ryukyu, czyli z nikim ważnym i sama jest trybutariuszem. Buryatia jest też tutaj. Tutaj jest Baoding. Wy możecie pójść... Kurczę, nie ma tutaj dobrych ziem, żeby w miarę Hohot... No, jak będzie ta Alexa. Powinni sobie dać radę mimo wszystko z tymi ziemiami. No i zobaczmy. 84% i tak, możemy stracić... Dobra, to jest... Dobra, stracimy tą stabilność, mimo że to troszkę bolesne. No, ale to nie ma innego wyboru. W przeciwnym razie byśmy dostali korupcję, czyli też nic cudownego. I teraz tak, weapon manufaktury, wiatka, Orenburg... Dobra, no i tyle.
No, a tu mamy te pułki tutaj strzeleckie pod Moskwą. I w tym momencie mój force limit jest 181 na 199, tylko że my mamy z powodu kozactwa spory tak ten. Więc pomyślmy tak, tutaj mam 9000 żołnierzy, które mi jest do szczęścia potrzebne. Tutaj mam trochę regimentów zwykłych, to też się ich pozbądźmy na razie. I będziemy po prostu powoływać kolejną już armię taką złożoną ze strzelców i nie tylko. Tu mam tak, 18 tysięcy. Powołajmy sobie z kozaczyzny zastęp kozacki, to jest 5 pułków kozaczyzny. Czy jakbym przekazał jakieś dodatkowe prowincje kozaczyźnie? Tutaj można by Penzę, albo... co by tu jakieś prowincje byłoby dobrze znaleźć dla kozaczyzny? Tiumen można by w sumie. Co prawda tutaj mamy podatki i produkcję, ale z drugiej strony... no można by im przekazać właśnie ten Tiumen. No i teraz pytanie, czy teraz dostanę 6 pułków, czy dalej tylko 5? 3, 6... a może to jest zależne od developmentu? Czyli tak, tutaj dostałem 7 punktów tych kozackich. Ja pamiętam, że w którejś tam armii był chyba jeden pułk kawalerii niekozackiej. Tak, tutaj. To ten pułk niekozacki bierzemy sobie precz. I z tego bierzemy ten jeden pułk kawalerii kozackiej. I przekazujemy właśnie tam do tej 27, która się znajduje tutaj na samym końcu linii. Dobra. To tam zmierzać. Hej, teraz tak, jaka jest obecnie szerokość bitwy? Szerokość bitwy, ta rozpiętość bojowa to jest 27. Mamy 6 pułków kozackich, więc weźmiemy sobie powiedzmy 22 pułki strzelców. Tutaj w Moskwie 22 pułki strzelców. 22, 22, 22, 22. Dobra. Wy zmierzacie razem z kozaczyzną. A jaka tu jest skład tej armii z kolei? To jest 27 pułków, z czego mamy trochę pułków zwykłych. To te pułki też ponownie usuwamy. Kawalerię. A kawalerię możemy na razie zostawić. Nie ma powodu i na razie ich usuwać. W każdym razie musimy trochę zredukować nasze koszty. A ten barguzin będzie trzeba prędzej czy później oczywiście też ustanowić nad naszym state'em. Tutaj zbudujemy też oczywiście jak zwykle sąd, żeby zmniejszyć autonomię i zwiększać przede wszystkim zmniejszyć koszty utrzymania. I odpalimy tutaj edykt też zmniejszania autonomii, ponieważ to będzie dosyć ważne. Więc tak, tutaj ta armia będzie miała już te 28 tysięcy. Te pułki strzeleckie, tutaj mam 16, tutaj mamy 18. To moglibyśmy... ile już mam w sumie przygotowanych tych... 158 mamy... czyli w sumie za niedługo będziemy mogli powołać kolejne pułki strzeleckie. I to znowu pewnie w takiej ilości, że to nam nie będą potrzebne, więc możemy tutaj zredukować sobie, tak jak miałem tutaj 18, tutaj 16, to jest 34 tysiące. To sobie ustawmy powiedzmy na 30 tysięcy stan. Tutaj 15, czyli 3 regimenty usuwamy. Tu jeszcze jeden regiment też usuniemy. No i tutaj, o. Armie w Newie będą właśnie te pułki strzeleckie na razie stacjonować, a tutaj rozwijamy to oczywiście jak zwykle o 4 pułki artyleryjskie. I wtedy będziemy mieli kolejną armię. Teraz możemy dostać prestiż albo przebudowanie środki szpiegowskie. Oczywiście będę wolał środki szpiegowskie w tym momencie. Ponieważ prestiżu mamy już po dziurki w nosie. I będziemy dostawać jeszcze więcej dzięki naszej kochanej umiejętności lepszego nawracania. No i musimy pomyśleć w takim razie za niedługo ponownie o kolejnej wojnie z Polską. Czy tutaj by się Czesi przede wszystkim dołączyli? O, może by się dołączyli. Nie, bo Czesi mają długi. No i w sumie tutaj na zachodzie nie mam jeszcze aż tak potężnej armii, a na wschodzie ta armia będzie mi oczywiście potrzebna przecież do kolejnej tutaj wojny z Ming. I wy prowadzicie wojnę z Mongolią i Kokandem. Ponieważ Mongolia postanowiła pójść na niepodległość. Z wami mamy rozejm jeszcze.
Nie mamy rozejmu. Ha. Zobaczmy też w ogóle, jak tam pod względem tego. Ming cały czas ma swoje kary do technologii, no ale ponieważ mają trybutariuszy, którzy im płacą punkty, to im to nie spada na razie. Ale mogę na was uderzyć znowu, misiaczki moje najmilsze. Ale tutaj póki nie skorujemy tych prowincji, to nie ma sensu, bo w tym momencie będziemy mieli problem, no jakby nie patrzeć, z tym, że mamy te prowincje, które powinniśmy korować. A właśnie, czy ja mogę was tutaj dorzucić do kompanii? Będę mógł dorzucić do kompanii handlowej, czyli... Hajo, kompanie handlowe rozpocząć. Czyli tutaj, ale najpierw zrobimy to tak, że najpierw nawrócę te prowincje, a dopiero potem będę tu oczywiście je przydzielał do kompanii handlowej. No i musimy pomyśleć coś tutaj o tych Osmanach, ponieważ prędzej czy później będę chciał przyjrzeć dostęp do Ziemi Świętej i nie tylko. Tutaj też musimy pomyśleć o Tymurydach, o Kiwi. Kiwi. To już mam pomysł na kolejną wojnę. Kiwi, hejo! Bierzemy armię. Manufaktury powoli stawiamy. Zobaczmy. Świątynia w Kazaniu 0,20. O, bardzo proszę. 0,16. Atkarsk, Gdańsk 0,15. Torzok. To jest troszeczkę mało. Wpływy kozaczyzny i lojalność. Proszę bardzo. No i ikona niestety przeterminowana. Czy mogę tutaj... O, mogę poprosić o wsparcie kleru. Mogę poprosić o punkty. Mogę dać Monopoly Charters. I mogę poprosić o gotówkę od kupców. Co przełoży się na kolejną cudowną we Wiazmie. To będzie 0,57. Bierzemy manufakturę. Ponieważ manufaktura to byłoby tylko 0,35 na przykład w Tule. Dlaczego w Tule tak by mało? Pewnie tam jest... Nie ma warsztatu. Dlatego. Czyli budujemy warsztat. Zobaczmy, jak tam tymczasem ta autonomia w Dalaskogen wygląda już na znośną. Tutaj oczywiście nie możemy, ponieważ cały czas jest separatyzm postaci paruletniej. Czyli tak, zarabiamy tutaj nieźle. Możemy udawać, że jesteśmy chińskim wasalem albo chińskim trybutariuszem, zapłacić. No to jest wydarzenie związane z historyczną sprawą właśnie między właśnie to, że Rosja no właśnie to było nieporozumienie dyplomatyczne i chińscy ministrowie na dworze właśnie chińskiego cesarza myśleli, że Rosjanie złożyli im trybut, tak naprawdę to był jakiś podarunek dyplomatyczny, czy coś w tym stylu. No w każdym razie to oczywiście zignorujemy to żądanie, bo jak widać Ming raczej nie stanowi dla nas żadnego problemu, nie stanowi w żaden sposób. Ale tutaj można by, tutaj będzie można za niedługo powołać troszkę może artylerii, chociaż nie, no tutaj ta armia będzie głównie do tłumienia buntów. Możemy wziąć w końcu ideę kolejną, bookkeeping i to jest chyba, czy to jest dobra idea, czy nie jest dobra idea, muszę się zastanowić. Musimy, zobaczmy jak tam Szwecja, tutaj tak, tutaj zacząłem budować z nimi relacje, poprawiać między nagraniami, głównie z tego powodu, że dzięki temu też tutaj mamy szybszy przerost prasy drukarskiej. Ponieważ mamy przyjacielskie stosunki, to w tym momencie to szybciej tutaj przyrasta. Oczywiście cały czas to będzie bida z nędzą, ale zawsze coś. Tutaj Pomorze... O, mamy nawet dobre relacje. A, bo tak, bo im zwróciłem jakiś czas temu... Ten prowincję, to dobrze, to dobrze. Z Pskowem też będziemy musieli prędzej czy później coś zrobić, czyli ich wciągnąć nosem. A tymczasem Kiwa ma problem, głównie nazwijmy rzeczy po imieniu. Cześć i czołem. Kluski z Rosołem, tutaj Karak Polok sobie zniknie. No i tak, czyli z wami to tak, Ojrat, Ojrat nie ma wasali, będzie miał znowu zaraz wasali. Przydałby się znaleźć kogoś, kto by był dobrym celem, a jednocześnie by nie generował dużej ilości sojuszników.
bo z samym mi będziemy mieli długi, czy mamy długi rozejm. No jakby nie patrzeć skłonnie z powodu tego, że podpisaliśmy traktat pokojowy z Buriatią na tam prawie 15-letni rozejm, więc to też swoje powoduje, więc pewnie uderzymy ponownie na Mongolię albo na Oirat. W każdym razie jeden z tych dwóch i potem wykorzystamy to, uderzymy na Ming. I ten podobnie. A, ja mogę wysunąć coś roszczenia wam do jakichś tych. Zobaczmy, południowe Hebei. Bida z nędzą. Tutaj Shaanxi. Shaanxi się wydaje. Nie jest złe. Dobra, wysuwamy do. To jest co? Shaanxi. Dobra. Hop. Tutaj w sumie z Pekinem będzie można też. Bo jakby nie patrzeć. No, to Pekin będzie bogaty. Więc będziemy chcieli go przejąć prędzej czy później. Więc tutaj też zaczniemy przygotować. Jakiś z generałów tam niestety zmarł. To jest smutna wiadomość. No ale zrozumiała. To ta armia. No to w takim razie podzielimy się na dwie armie po 11 tysięcy. Nie ma po co niepotrzebnie tracić żołnierzy. No i mamy prowincje tutaj zdobyte. Tutaj mógłbym nawet zaszturmować pewnie. Ale wy macie już też 12 technologię wojskową, jak widzę po waszych tak zwanych sprite'ach. To jest taka ważna zasada w multiplayerze, to też dzięki temu można łatwiej zauważyć. Po prostu na odpowiednich technologiach zmieniają nam się kompletnie sprite'y. To jest technologia bodajże 20, 12, przepraszam, 12, 21, chyba 27 albo 6, coś takiego. Tego ostatniego nigdy nie pamiętam, ale... No jakoś to nie leci. Czy Hetao? Nie. Barguzin. I to oczywiście też nawracamy na... Czy state'ujemy? Korujemy wszystkie te prowincje. Drogo. Barguzin. I tutaj... O, no i mamy te dwie prowincje. I tutaj mamy co? Trzy prowincje, bo to jest jeszcze... to w ogóle jest bardzo bogaty state w takim razie. Tutaj mamy 51 developmentu i tutaj będzie jeszcze kolejne 17. Tutaj będzie warto zbudować ten, prędzej czy później oczywiście. Oczywiście Claire się domaga ziem. I bojarzy. Tutaj można by w sumie bojarom wcisnąć tę prowincję. A tutaj można by wcisnąć w Klerowi. To jest duże manpower, co prawda i dużo produkcji, ale to jest produkcja mizerna, bo to są ryby. Ryby są prawie nic nie warte, więc to możemy sobie mieć kompletnie to w nosie. Armia Kiwy w tym momencie wygląda na 6000. Karakalpak zostało zdobyte. No i mógłbym pewnie już was w pełni kompletnie zjeść. No jednak nie. Koalicja złożona z Tymurydów, Krymu i Uzbeków. Tutaj wkraczamy do Karakum. Pobijemy. Jak nie będziecie mieli armii, to wtedy powinno to przejść wam. Ok, pobici. Możemy wziąć co nasze. I o to chodzi. Dobra, no to... Omnomnom. Kolejne prowincje na chwałę Rosji wciągnięte nosem. No i tak, potem będziemy mieli tak Khorasan, który jest gwarantowany przez Oman i Tymurydów. Teraz tak, kogo mamy? Buriatcy separatyści. Uzbekowie, nam się skończył rozejm z Uzbekami. Uzbekowie mają wojnę z kim? Timim. Multan i ktoś tam. Dobra, tutaj są nogajscy separatyści. Mam nadzieję, że tego nie będę musiał oglądać ich u siebie. To jest ta armia Ming. Tutaj nasze armie są na miejscu. Buriatcy separatyści. Barguzin. Jak dobrze pójdzie, być może uda nam się... O, mamy wsparcie opryczni, cofamy postęp frakcji rebelianckich o 30%. Jak dobrze pójdzie,
to Barguzin powinien zostać nawrócony, wtedy spadnie nietolerancja i spadnie misjonarz, ta kara. Więc jak dobrze pójdzie, być może nawet się uda właśnie kompletnie pozbyć się problemu. Tutaj mamy Korcin. Skąd się wziął ten Korcin? Ach, to musiał być bunt jakiś. No niestety, ja tylko nic z tym nie zrobię. Mógłbym ich zwasalizować teoretycznie, ale znając życie, to pewnie zanim zacznę tutaj wysyłać sojusze, nie sojusze. Czy ja to z wami graniczę? Graniczę. Ile macie armii? 8000. Coś tam. Smaczne i zdrowe. Dobra, zobaczmy, które prowincje były ten burjackie separatyzmu. Barguzin i tutaj. Zobaczmy. Tutaj jest na nawracania. Dobra, no to lećmy na razie po kolei. Tutaj mamy tak, Hetao. Gdzie jest Hetao? Hetao. Tutaj jest Hetao. Dobra, czyli Vajrayana jest nawracana na naszą. No i tutaj się zajmiemy zaraz Korcinem. Zaraz to oczywiście jest pojęcie względne. Barguzin jest nawrócony. W takim razie tutaj budujemy teraz sąd. I jednocześnie tak, zwiększam autonomię. I jednocześnie buduję, biorę ten edykt od centralizacji. Spokojnie, owszem, przejadamy zyski teraz, ale to się zwróci nam prędzej czy później. I teraz tak, burjaccy separatyści dalej są gdzie? Tutaj, w tej prowincji, jeśli w przyszłym miesiącu to nie zniknie. Jeśli tutaj dojdzie do powstania Hanatu Nogajskiego, to spoko, ale nie na nie moim kosztem. Nie chcę separatyzmu. Dobra, Korcin na razie ma cały czas taką armię, jaką ma, czyli praktycznie żadną. Dobra. Ach, tutaj. Czy macie gdzieś kory jeszcze? Nie, tutaj macie. Tutaj macie kory? Na Czachar? Więc tak, tutaj niestety jesteście zamknięci oczywiście wewnątrz lądu. Jest jeszcze jedna metoda. Mógłbym teoretycznie uderzyć tutaj na Mongolię i wtedy mieć przemarsz. Nie, ale poczekamy. Na razie możemy poczekać sobie spokojnie. Nie spieszy nam się. Chyba nie będziecie mieli przemarszu przez nikogo. Aldan jest skolonizowany. Czyli tutaj, dobra. Tak, tutaj mamy Sakhę i Okhotsk też na razie niestety. Ale tutaj zaraz będziemy mieli. Czekaj, gdzie jest Stanowoj. Ach, za późno. O, czyli was mam z głowy. Tutaj macie, tak, tutaj macie te prowincje. To ja bruderze też sobie teraz na północ pójdę. Stanowoj zasiedlony. Dobrze. No, tu możemy zwiększyć tę autonomię. Nie przeszkadza nam w żaden sposób. Tutaj zaraz będziemy mieli sąd i mamy co? Mongolscy separatyści w Hetao i Hohot. Hetao i Hohot to są te dwie prowincje. Wskazałem Aleksar, miał na myśli tutaj te dwie. Więc tutaj będziemy mieli to raczej na oku. Dobra, to teraz tak, Datong i Baoding. Najpierw zaczniemy od Baoding. Potem Datong i potem. I potem dodamy te dwie prowincje do kompanii handlowych. Hmm.
No i przez to nie będę mógł w najbliższym czasie dodać do kampanii handlowych. Miałem na myśli zacząć nawracania. Mówiłem o tych dodaniu do kampanii handlowych i jakoś tak zostało mi. No niestety, tak, czyli tutaj poczekamy na rozwinięcie sytuacji. Tutaj tymczasem dzień dobry Uzbekowie. Good morning Wietnam. Czemu good morning Uzbek? Jak dobrze pójdzie, tutaj was zdążymy pobić. Zostawimy tutaj kawalerię na chwilkę, żeby okupować tą prowincję. Zażądamy oczywiście całych dwóch prowincji, bo tylko tyle będziemy mogli. Zażądamy gotówki i będzie cacy. I wtedy będę miał z was z głowy i potem będziemy mieli kolejną. Osmanie na was. No i tutaj też będę musiał wymyśleć tutaj wiadomą stronę, też będę musiał pomyśleć o Polsce, Raguza i Austria plus Litwa, czyli praktycznie nikt ważny. Zwłaszcza jak będę miał po swojej stronie Czechów. Będzie działał po mojej stronie? Matko, jaki wy macie długi? Przecież wy macie, kurczę, kopalnię złota. Jeszcze brakuje wam, żebym wam przekazał Kosowę, przekazał Złotoust, Barguzin i tak dalej. Będziecie narzekać. O, jesteśmy biedni. Ale dobra. Teraz tak, tutaj kolonizujemy. Czyli tutaj na razie nie mogę tych dwóch prowincji jeszcze skolonizować. A, tutaj mieliśmy czymś się zająć. Dobra. Jeśli Tymurydzi zjedzą tamtą prowincję, no to lepiej dla Tymurydów, przynajmniej się pozbędą problemu i będą mogli się w końcu skupić na dostawaniu łomotu od Osmanów. Ja tymczasem sobie tutaj przejdę do Urgencz. I teraz tak, tutaj mamy co teraz tych Gruzinów. A, wy jesteście prawosławni cały czas, ale macie... O. Ale wy też macie problem niestety tego. Ale jakby się udało Gruzję tutaj zwasalizować, to byłoby dobra rzecz. Prędzej czy później. Pam. Litwo, ojczyzno moja. Kto ci nie zdobył, ten nie wiem co powiem. Dobra, Baoding. Baoding jest nawrócone, co oznacza kompania handlowa. Datong nie, ale za to hochot. Tutaj będziemy mogli dodać dopiero do kompanii handlowej, dopiero za jakiś czas, jak przyjdzie, jak tam zniknie ten modyfikator, to się pojawi wtedy ten podobny przycisk, czyli za 5 lat praktycznie. I gdzie tu miałem? Gdzieś tutaj była więcej populacji, chyba w Żygańsku. Tak, Żygańsk. Nie mylić z Żygańskiem. Datong jest nawrócone. To w takim razie teraz... Ordos. A nie, czekajcie. Ordos nie jest mój. Gdzie jest, kurczę, pieczone Urkan? To jest tu. Dobra, okej. Okay. Znalazłem. I zobaczmy też przede wszystkim, jak tam nasza niewinna... prasa drukarska się rozwija. Mamy w jednej prowincji, mamy w Gdańsku. Niesamowite szczęście, niesamowicie się cieszymy. Powoli mamy w Gdańsku prasę drukarską, ale jednocześnie mamy w Moskwie. Ale od Moskwy, to jak tu się zacznie to rozprzestrzeniać, to po prostu będzie cudo. Możemy wziąć 14 technologię wojskową, na razie nie mamy potrzeby. Ming ma co 13 już, a? Czyli trochę nadgania. Czyli jest tam w sumie na ten moment z nami, na tym samym poziomie. I Mongolia w tym momencie jest ponownie wasalem irackim. Ha, no to co? No to chyba hop. Znaczy, mówiąc hop, mam na myśli powołanie nowego dowódcy, bo nam się ten przeterminował. Fiodor Uszakow 0511. Czego mi się tak nagle tacy zaczęli pojawiać straszni ci dowódcy wojskowi? To jest po prostu porażka. Mogę tutaj coś zażądać? Nie. 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 I też niestety nie.
Mogę zwiększyć sobie Army Tradition, ale to nie ma sensu. Według mnie. Nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego wy jesteście więksi? 20. A, bo macie trochę więcej piechoty, no tak. Carska armia. A, to można nawet nazwać to jako carska armia. Hop. Armia carska jest pierwsza na liście. Armia carska. Dobrze. I teraz. Co by tu zrobić? Można by zakończyć odcinek. Więc tak czy siak, dzięki. Trzymajcie się. No jak zwykle. Do zobaczenia sam razem. Hej.